Jak widzicie, tam jest piękne niebo, jeszcze ciemno, jest dokładnie 6:01 rano, wyruszamy na zimową trasę, no tu nie ma śniegu, ale później będzie go znacznie więcej. Plan trasy jest bardzo potężny, które mnie nie widać, ale ważne, że mnie słychać. O planie powiem może jak się zrobi trochę jasno. I teraz idźmy w górę, bo idziemy w Góry Izerskie. Zobaczcie sobie ten widok, jest 6:15 rano. My rozpoczynamy za 3 minuty najtrąbszą część podejścia. Chwila przerwy na zregenerowanie sił. Wypatrzcie to, coś pięknego. Tam jest Jelenia Góra, to jest taka, no, dojebana ta Jelenia Góra. No, zaczyna być widać horyzont, słońce za horyzontem. A my akurat za jakieś 15 minut idziemy na górę, więc powinniśmy być idealnie na wschód słońca. Tu generalnie bardzo trzeba uważać. To jest pod śniegiem, tu jest sam lód. Moi drodzy, wchodzimy już tutaj na 1058 metrów nad poziomem morza na wysoki kamień. I zaraz będziemy na szczycie. A na szczycie zobaczycie. Powiem tak, jest syto, tutaj u góry aktualnie wschodzi słońce, więc aktualnie są, jeżeli przy wschodzącym słońcu zazwyczaj temperatury są najniższe. Powiem tak, tutaj jest niesamowita pizgawa, temperatura tu jest, miało być niby minus 1, jest około minus 4, minus 5, według tego co internet wskazuje. Dodatkowo wieje bardzo silny wiatr momentami. No odczuwałem, to jest jakieś minus 15 w porywach do minus 20, więc tutaj za dużo nie ponagrywam. Dopiero jak zejdziemy troszeczkę niżej, a możecie zobaczyć tam jak wygląda nasza droga. Bardzo, bardzo ciekawie. Kto zgadnie co to jest? Macie 5 sekund na zgadnięcie co to jest generalnie tutaj. 5, nie, to nie Auschwitz. 4, 3, 2, 1. Zero. To jest wódka wartownicza i tu zaraz wejdziemy na teren dawnego magazynu amunicji i broni. Tam już po nic nie ma, ale jest to takie miejsce po prostu ciekawostkowe. A tu możecie zobaczyć, jaka warstwa śniegu jest pod sobie tutaj płynie. Tu akurat cieplejszy środeczek, dlatego trochę tak wystukało. Tutaj jest wódka wartownicza. Generalnie tu jest dużo śniegu. I tu będzie chyba trochę pozalewane generalnie, więc nie wiem, czy my chcemy się tam w ogóle dostawać. Może jakoś tak delikatnie przejdziemy. Dobra, chyba nie ma tak tragicznie z tą wodą. Najwyżej wpadniemy po kostki. No, tu jest tak trochę mokro z tamtej strony, ale to z tamtej strony, tu mamy wejścia do tego. To jest generalnie ciekawostka, pułapka feromonowa na korniki. No, tu śniegu jest brud. No, tu trochę wody wypływa. Ale myślę, że i tak wejdziemy tam dalej zobaczyć. Dobra, dotarliśmy do wejścia od magazynu. Jak podniem kamerę, żeby pokazać, jak tu jest po prostu wodą troszeczkę zalane. I nie wiem, czy my chcemy tam kroczyć, bo nie wiem, jak tam dalej jest. Ale myślę, że to nie jest chyba aktualnie przy tak dużej ilości śniegu najlepszy pomysł. I nie wiem, czy wchodzenie do środka też jest dobrym pomysłem z kolei. No tu mamy takie różnego rodzaju. Myślę, że spróbujemy sobie tutaj do środeczka wejść. Niestety trzeba się tu przemieszczać z latarką. Nie wiem, ile tego śniegu tam na dachu, czy to jest stabilne. Oceniam sobie tu kawałek, po prostu przejdźmy. No, tu nigdzie nie wygląda, żeby to się gdzieś zapadać miało. Generalnie bardzo ciekawe miejsce.
Ja się tu boję stąpać, ale nieważne. Tu pewnie same magazynki były, bo to w końcu był magazyn z bronią i amunicją, które wylążowali. No to nic nie ma raczej. Więc generalnie chyba dość pustawe. Tak jest. Nic tu nie ma. Z tyłu prawdopodobnie też już nic nie ma. No, tu tylko pewnie składano dawno, dawno temu amunicję. O, jakiś druk sobie wszedł niechcący. Więc tutaj tak nic za ciekawego to. No i obczajcie ten księżycowy wręcz klimat śnieżny. Tam jest antena. W tym momencie właśnie dotarliśmy do naszego trzeciego punktu na naszej trasie. Jedziemy normalnie po ludzku. Pierwsze piachurzy idą. Pójdziemy sobie na górę kopalni zobaczyć. Generalnie droga prowadzi tam. Ładnie słońce teraz wchodzi. Bardzo ładnie. Ale myślę, że tutaj ktoś już skrótem próbował sobie iść. Więc jak delikatnie pójdziemy, to nam się ten śnieg nie zapadnie. I sobie polecimy skrótem do góry.